Dzień dobry. Zamek Królewski wita na debacie filozoficznej o Stanisławie Brzozowskim pod tytułem Filozof bezczynnej nachajki. Czy mamy spełnić sny Stanisława Brzozowskiego? Jest z nami filozof Piotr Graczyk, autor książki Warstwy Ochronne, której poświęconej między innymi Brzozowskiemu. Serdecznie polecam Państwa uwadze. Jest z nami Tomasz Majewski, kulturoznawca, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, autor między innymi Dialektycznych Ferii. Dzień dobry. I jest z nami dr Mateusz Piotrowski, związany z University of Nottingham, autor publikacji na temat teologicznej krytyki ekonomii neoliberalnej. Niestety nie ma z nami Elizy Kąckiej. To duża strata, za co przepraszam. W związku z tym debata będzie zmaskulinizowana, czego zwykle staramy się unikać. Znaczy, czego zawsze staramy się unikać, ale czasem nie wychodzi. Proszę Państwa, Stanisław Brzozowski był agresywnym krytykiem literackim, smakoszem kulturalnym i być może najwybitniejszym polskim filozofem. Agresywnie konsumował kultury. Co to znaczy agresywnie konsumować kultury? Po co są kultury? Co robić z Brzozowskim? Co robić z kulturami? Co robić ze sobą? Taki ciąg problematyzacji ułoży się nasza debata. Nie należy interpretować Brzozowskiego bezinteresownie, jeżeli chce się pozostać wobec jego dzieła w prawdzie. Stąd pytanie, co przede wszystkim, co robi z Brzozowskim. Brzozowski, czytając brytyjskich, rosyjskich, francuskich autorów, obracał ich przeciw sobie, sprawdzając, problematyzując własną pozycję, wchłaniając ich. Ale po co tak czytać? Brzozowski wiele chciał od czytanych przez się autorów. Miał też marzenia wobec Polaków. Wizję zbiorowej, polityczno-literackiej pracy nad formą polską. Po co mieć takie oczekiwania? Czy tym, kim w jego snach mieliśmy się stać, możemy i powinniśmy się stawać? A może nie należy nikim się stawać. Proszę Państwa, ostatnim razem nie wywiązałem się ze swojego wprowadzenia. Było wprowadzenie, później rozmawialiśmy na zupełnie inne, choć bardzo dobre tematy. Dzisiaj, aby temu zapobiec, odwołam się od razu do kuluarowej opinii doktora Piotrowskiego. Powiedział, że zagadnienie może być, ale jest rozczarowujące. Tak można było rozmawiać o Brzozowskim 10 lat temu. W takim razie proszę o propozycję od razu agresywnego, innego ustawienia naszej sceny. Aleksandrze, prosisz tak w eter ogólnie, czy to jest jakby wymierzone we mnie? Nie, nie, doktor, nie, nie, jakby... Okej, okay, czyli dobrze. No bo używa się Brzozowskiego, żeby co jakiś czas zmotywować, albo żeby inteligencja polska zmotywowała się do mówienia, jaka jest ważna dla przekształcenia Polski, żeby się wysiliła, ale niekoniecznie to prowadzi dużo dalej niż poza no właśnie, pewne wezwania czy podniety do dość nieokreślonego kierunku tego jeszcze jednego wysiłku. Więc to, co mi się wydaje bardziej ciekawe w tym pytaniu, to w tym zagajeniu, to trochę takie
Może nie do końca wypowiedziane pytanie, po co się starać, po co się kimś stawać, czy akurat właśnie pracy nad sobą najbardziej nam dzisiaj brakuje i że to jeszcze jeden wysiłek jest tym, co nam naszym indywidualnym duszom i nie w indywidualnie najbardziej pomoże. Więc nie chciałbym się teraz specjalnie rozgadywać, ale no tak, ale myślę, że ciekawsze by było, gdybyśmy się zastanowili znowu trochę jak ten wstęp, żebyśmy nie byli ortodoksyjnymi brzozowszczykami w tej dyskusji, tylko on, Brzozowski tak o sobie mówił, że marksistą od razu został jako marksistowski heretyk. Wszedł marksizm od razu od strony herezji, więc myślę, że to będzie ciekawsze niż takie powtórzenie, ale nie wiem, czy inni dyskutanci myślą podobnie. Tu może postawię kropkę. I może tak, jeszcze jedno zdanie tylko dodam. Dlaczego można mieć wątpliwości, czy przede wszystkim z Brzozowskiego trzeba wyciągnąć takie wezwanie do starania się? Po pierwsze, to bardzo może być męczące i przeciwny efekt wywoływać w czytelniku i w społeczeństwie, że jeszcze znowu ktoś mówi, że staramy się za mało. I podam taki przykład, bo jakąś linię od Brzozowskiego, którą udaje się narysować, być może powierzchownie tylko, jest na przykład ktoś taki jak Aleksander Bocheński, który nie rozgadując się najpierw w takiej dość zbliżający się do totalitaryzmu prawicy, później jako taki koncesjonowana prawica PRL, właśnie w kierunku takiego trochę pustego produktywizmu. Brzozowski często mówi, że musimy wytwarzać taką ilość pracy, żebyśmy się ostali w świecie, i tu można nawet powiedzieć dalej, konkurencji. Nie jest to stanowisko, którego bym nie potrafił bronić pod pewnymi warunkami, ale tak, ale takie rzeczy nam przychodziły do głowy w kuluarach. I tu rzeczywiście zakończę. No tak. Czytałem teraz, przygotowując się do debaty, esej Kryzys w literaturze rosyjskiej, to kończyło się to wezwaniami do budowania się biologicznego i ekonomicznego jako naród, no, pewnego rodzaju takiego socmodernizmu trochę, to znaczy podporządkowania zadań literatury właśnie zadaniom narodowotwórczym, ale w tym sensie raczej ekonomiotwórczym, czy siłotwórczym. Mogę się wciąć, soc albo nie soc, dlatego tak jakby jesteśmy w systemie, tak, już nie będę teraz ryzykował bardziej precyzyjnych określeń, ale nie tylko w systemie socjalistycznym wezwania, żeby produkować dużo, dużo, dużo więcej i w tym odnaleźć sens, są obecne. Myślę, że słyszymy ich dużo wokół siebie. No właśnie, ale czy Brzozowski w związku z tym jest takim zupełnie antymoralistycznym autorem? To znaczy chce wchłonąć w siebie cały wiek XIX, wszystkie doświadczenia wieku XIX. Wiemy, co to znaczy, jakby w jego, czytając jego wspaniały esej o Newmanie jakiś czas temu wydany przez Kronos. Zajrzałem sobie do artykułu na temat biograficznego na temat Newmana i tam taką znalazłem informację, że kardynał Newman osiągnął szczyt swojej popularności, wpływowości w Oksfordzie w 1839 roku. Zastanowiłem się,
czym jest, co mi przypomina ten 1839 rok, skąd ja znam tę datę. I uświadomiłem sobie, że jest to data, w której rozpoczęła się największa wojna narkotykowa wszechczasów, to znaczy pierwsza wojna opiumowa, w której Wielka Brytania wmusiła otwarcie rynku, pełne otwarcie rynku chińskiego na opium produkowane w brytyjskich Indiach. Dla Brzozowskiego to nie jest jakaś wstydliwa, ukryta druga strona XIX wieku. To jest coś, co czytelnik wielkich powieści XIX-wiecznych powinien wziąć na siebie. Tak mi się wydaje. Te powieści stały się możliwe dzięki pierwszej wojnie opiumowej, 20 lat później drugiej wojnie opiumowej. 20 lat później, tak sprawdziłem, druga wojna opiumowa to jest rok wydania między innymi Młynu nad Flossą George Eliot w Wielkiej Brytanii i Wielkich Oczekiwań, tak, Dickensa. No i to jest, i powinniśmy uchwycić i przetworzyć w swoim ciele właśnie całość, tą biologiczno-ekonomiczną całość XIX wieku. Nic sobie nie odmawiać, niczego nie odrzucać, nie zwracać moralistycznie żadnego biletu. Czy to jest... Zaraz będę to rozszerzał, nie chcę teraz się rozgadywać. Czy to jest... Czy tu mylę się, dopatrując się w Brzozowskim takiej woli? Czy właśnie, czy ten obraz należałoby rozszerzyć? Tomasz Majecki. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać teraz? Czy mnie słychać? Jest w porządku, tak? Dobra. Alku, odnosząc się do tego, co powiedziałeś i też do wcześniejszych słów Mateusza Piotrowskiego, ja bym to pytanie przetworzył. Wydaje mi się, że w formie sformułowanej przez ciebie ono wpycha nas w wybór w obrębie takiej bardzo, powiedziałbym, tunelowej i dualistycznej opcji wyboru, tak? Albo, albo. Podejdę do tego inaczej. Jest tekst, który, jak doskonale wiemy, sprawia wiele trudności interpretatorom Brzozowskiego. Myślę o filozofii romantyzmu polskiego. Nie dlatego, że jest to tekst bardzo trudny w założeniu, czy też jego język jest niezmiernie trudny i zawiły, ale z tego tytułu, że on się nie mieści w opracowanych sposobach opisywania ewolucji myśli Brzozowskiego i tego, jak on zmieniał swoje stanowiska filozoficzne, bo to jest tekst, który powstał w okolicach przecież rewolucji 95 roku. Jest apologią, powiedziałbym, myśli polskiej romantycznej i filozofii narodowej z lat 40. XIX wieku, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że on jest dedykowany Stanisławowi Szczepanowskiemu. I to jest jakby przejście do pytania Alka. Brzozowski dedykuje ten swój, wydaje się jednak z jednej strony niezrozumiały tekst, ponieważ pisze go Brzozowski, który już zna Marksa. Z drugiej strony Brzozowski, który przecież no już tworzy filozofię pracy, więc siłą rzeczy nie powinien podlegać tak bezpośrednim wpływom filozofii romantycznej. I dedykuje go Stanisławowi Szczepanowskiemu, temu od nafty, temu od nędzy galicyjskiej w cyfrach. Ja o tym Szczepanowskim przez chwilę, żeby pokazać pewien link pomiędzy nimi. Otóż Szczepanowski jest kimś, kto mieści się w samym centrum dylematu sformułowanego przez Alka Temkina. Zanim przyjdzie do Galicji, jest przecież pracownikiem Departamentu Indii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Jest jedną z osób, które w pewnym sensie jest w oku cyklonu całej akcji kolonizacyjnej. Doskonale wie, jak działa sprężystość państwa, tej potęgi imperialnej, morskiej, jaką jest Anglia w drugiej połowie XIX wieku. I teraz tenże Szczepanowski, jak wiadomo, przyjeżdża z pewnego typu misją podniesienia gospodarczego, antropologicznego Galicji. On znajduje narzędzia, powiedziałbym, antropologiczne do zbudowania tego kwantu energii w tym kolektywie. Nim jest literatura romantyczna, ona ma być
powiedziałbym, paliwem dla przemian i ekonomicznych, technologicznych, i społecznych, i politycznych owej Galicji, czyli łączy pewne elementy ów Szczepanowski. No jest niewątpliwie twórcą kolonializmu brytyjskiego, skoro tamże pracował, jest inżynierem z wykształcenia także, jest ekonomistą i proponuje coś w rodzaju idealizmu wolności, mówiąc językiem Dilthey'a, który dostrzega w polskiej literaturze romantycznej, i ona ma być czymś, co wychowawczo ma ukształtować człowieka, który postawi na wyższej stopie gospodarczej ową Galicję, postawi ją na pewnym poziomie technologicznym, pozwoli właśnie grać o tą sprężystość kolektywu, który ma rację bytu w świecie drugiej połowy XIX wieku. I teraz dla mnie zawsze było bardzo ważnym pytaniem, dlaczego Brzozowski dedykuje ten cykl wykładów, ten swój tekst Filozofia romantyzmu polskiego właśnie Szczepanowskiemu, który już nie żyje od sześciu lat. Najwyraźniej dla niego nie ma opozycji pomiędzy porządkiem chrystianizacji świata społecznego, tak to nazwijmy, który jest głównym postulatem czy Libelta, Trentowskiego, Cieszkowskiego, Wojczenasz, czy Mickiewicza w IV kursie literatur słowiańskich, bo właśnie będzie w stanie tworzyć warunki życia, będzie nie tylko przydatny sam dla siebie, ale również jakby dowiedzie tego, że nie jest przegrywem historycznym, już mówiąc tak najbardziej ogólnie. I teraz przechodząc do tego, czym miało być przyswojenie wieku XIX. Tu nie chodzi tylko o wiek XIX, bo ta myśl Brzozowskiego będzie się rozwijać. Wszyscy doskonale pamiętamy pamiętnik, ale może nie wszyscy pamiętamy, że jedna z nielicznych wzmianek entuzjastycznych u późnego Brzozowskiego pamiętniku, tak zupełnie innego okresu, bo przecież to jest 1910-11 rok, dotyczy tekstu nieznanego wtedy jeszcze autora polskiego, niejakiego Feliksa Konecznego. Brzozowski czyta jego tekst, który nazywa się Teoria Grunwaldu. To nie jest jeszcze Koneczny, który napisał cokolwiek większego, to nie jest Koneczny, który napisał ani Etos i Logos polskie, ani te wszystkie kontrowersyjne monografie cywilizacji, czy to bizantyjskiej, czy turańskiej, który nie napisał, czy łacińskiej. I cóż takiego znajduje ciekawego Brzozowski u tego Konecznego? Mówi, że jego teoria Grunwaldu jest więcej warta niż całe piśmiennictwo Młodej Polski i duża część, powiedziałbym, literatury zachodniej w tym okresie czasu, bo znajduje u niego coś, co wiązałoby się z rozpoznaniem sprawczości pewnych idei, które nie są wyrażane na poziomie literatury pięknej, ale piśmiennictwa szeroko rozumianego, które wyrażają entelecheję pewnej społeczności, że ona coś robi konkretnego i dokłada do dorobku społeczności światowej. To jest wielkie pytanie Brzozowskiego, czy Polska jest w ogóle potrzebna, skoro jej nie ma, zniknęła, a jej przywrócenie może nie jest konieczne do tego, żeby coś istotnego, nowego pojawiło się w repozytorium istotnych osiągnięć cywilizacyjnych, czy to człowieka europejskiego, czy człowieka światowego. Czy w ramach Weltgeschichte w ogóle Polska ma do odegrania jakąś rolę? Odegrała, czy może nie odegrała, czy może jeszcze ma ją do odegrania? I w kontekście tych pytań zwraca uwagę na Konecznego, który to Koneczny w niedużym artykule Teoria Grunwaldu zwraca uwagę na to, że wygrana bitwa pod Grunwaldem jest tylko i wyłącznie pewnym epifenomenem, bo do niej przygotowało ten kolektyw zmiana świadomości filozoficzno-prawnej i wysunięcie zupełnie innej teorii politycznej, teorii praw międzynarodowych i tego, że nie wolno przemocą nawracać, co jest długo, długo przed Bartolomé Dias i powtórzeniem tej tezy w kontekście właśnie kolonializmu europejskiego i tego, co Hiszpanie i Portugalczycy będą robić w Nowym Świecie w wieku XVI. Wskazuje na Pawła Łotkowica oczywiście, ale też wskazuje na fantastyczną rozmowę, mówię o Konecznym, którego czyta Brzozowski. Wskazuje fantastyczną wypowiedź Spytka z Melsztyna, jednego z tych możnowładców małopolskich w XIV jeszcze wieku, któremu juryści cesarscy tłumaczyli, dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby przyjąć jako wyższy objaw cywilizacji bycie częścią uniwersalnego cesarstwa i podległość wobec władzy cesarskiej, na co Spytko z Melsztyna odpowiedział,
że przecież wszyscy władcy są sobie równi i jurysdykcja cesarza nie sięga tam, gdzie jest Królestwo Polskie, a król polski ma własne prawa, które konsultuje swoją własną radą i swoją własną społecznością, która dlatego ich słucha, ponieważ uważa je za sprawiedliwe i własne. W związku z czym nie przyjął proponowanego mu uniwersalizmu wyższego wzorca kulturowego, który miał iść od strony cesarstwa. I Brzozowski już w tej fazie późno-gruźliczej, on się zachwyca tym tekstem Konecznego, tam jest krótka zmianka, ponieważ tenże Koneczny zwraca uwagę na to, że ta społeczność miała jakąś enteleheję. O coś jej chodziło? Miała poczucie, być może niepodzielane przez najważniejszych aktorów kultury europejskiej tego czasu, że jej idee polityczne mogą być istotnym wkładem chociażby te idee polityczne i prawne. Na tym skończę. Dużo wątków, do których na pewno będę wracał. Zastanawiam się, czy zadać, znaczy tak, bo między innymi myślę o tym spytku z Melsztyna. Ostatnia nasza debata, z której tytułu właśnie się nie wywiązałem, traktowała o Iwaszkiewiczu, Polska jako antycesarstwo. Bardzo mi to nawiązanie właśnie przypomina niektóre iwaszkiewiczowskie fragmenty z czerwonych tarcz. Pewną właśnie taką o takiej antyuniwersalistycznej misji Polski. To ładne wątki. Zastanawiam się, czy zadać dodatkowe pytanie teraz Piotrowi Graczykowi, czy to, co mamy, wystarczy. Bo pytań mam cały worek. Piotr Graczyk. Mógłbym się odnieść do tego, co mówiliście do tej pory. To znaczy, ja bym się do tego pojęcia ortodoksyjnego brzozowszczykizmu, który tam się pojawił w waszej rozmowie, bym się odniósł. Wydaje mi się, że to jest jakaś sprzeczność w pojęciu, że czegoś takiego być nie może, że sam sposób, w jaki Brzozowski czyta i myśli, i formułuje swoje myśli, on uniemożliwia stworzenie jakiejkolwiek ortodoksji tutaj, tak? Że on zawsze każdy temat, który podejmuje, traktuje jako wyzwanie dla tego, co myślał do tej pory, jako możliwość pomyślenia czegoś nowego. Więc nie ma tak naprawdę ortodoksyjnych brzozowszczyków, tak bym twierdził. I to się wiąże też z tym wątkiem wcześniejszym, o którym mówiliście, czy trzeba się starać, czy powinniśmy się starać, czy to staranie się jest czymś zdrowym, tak? To znaczy, jak człowiek tak się wysila, to z reguły nie zrobi niczego dobrego, tak? To powinno jakoś inaczej płynąć. Co się tworzy, tak? No więc powiedziałbym, nic się skojarzyło z Faustem i z tym faustowskim, z Goethego Fausta pochodzącym podsumowaniem, że kto się ze staraniem bezustannym trudzi, ten może być zbawiony. No więc to staranie oznacza właśnie ciągłe sprzeciwianie się jakiejkolwiek ortodoksji. Tak? Ciągłe działanie w taki sposób, żeby ta działalność intelektualna, którą jest filozoficzne życie, żeby ona nie popadała w jakąś ortodoksję. Ja myślę, że przy tym oczywiście to hasło antyuniwersalizmu jako pewnego wyzwania, znaczy entelechii polskości, tak, że to brzmi bardzo fajnie, bardzo dobrze, pod warunkiem, że właśnie zarazem będziemy pamiętali o tym, że według Brzozowskiego narody nie mają entelechii. Że to nie jest tak, że te długie trwanie, w które bez wątpienia narody są wpisane,
uniemożliwia radykalną przemianę. Tak. Taka przemiana zawsze jest możliwa, zbawienie zawsze możliwe. Również Rosja może być zbawiana. Tak, tak czytamy w tekście o kryzysie w literaturze rosyjskiej, niezwykłym tekście. Tak? To znaczy, ja od początku wojny w Ukrainie chciałem przeczytać ten tekst i go przeczytałem teraz na użytek naszej rozmowy i byłem wstrząśnięty tym, jak to jest tekst aktualny, jak on wydaje się mówić dokładnie do nas, będących w takiej sytuacji historycznej, w jakiej teraz jesteśmy. Natomiast do tego, podoba mi się takie przedstawienie roli Polski jako takiego antyuniwersalistycznego ośrodka europejskiego, powiedzmy. Natomiast chciałbym się odnieść polemicznie, chociaż nie myślę, żebyśmy się tutaj nie zgadzali tak naprawdę, do takiego, do takiej sugestii, która, tak możemy zrozumieć część tego, co tutaj było wcześniej mówione, że narody potrzebują się jakoś wykazać przed Trybunałem Dziejowym po to, żeby wykazać swoją użyteczność. Wydaje mi się, że u czegoś takiego u Brzozowskiego nie ma. Przeczytam fragment, pozwólcie, z tego właśnie tekstu o literaturze rosyjskiej. Nie ma w tym podstępu, pisze Brzozowski, lecz tylko prawo dziejów, prawo, którego nie można unicestwić, a które trzeba zrozumieć. Narody są jedynymi organami dziejowego działania psychiki. I czysto ludzka, międzynarodowa płaszczyzna kulturalnej inteligencji jest jedyna. Nie ma takiego trybunału ponadnarodowego, który by decydował o tym, który naród jest wartościowy, a który nie. Oczywiście on, można powiedzieć, no, istnieniem swoim jakoś tak decyduje, ale znowu to istnienie narodu, no, znaczy narody powstają, giną. Znaczy tutaj nie można sobie robić złudzeń, że istnieją narody, które są wieczne. Tak? A one zawsze istnieją w pewnej sytuacji bardziej ogólnej, historycznej, ale co on pisze dalej? Wierzę i jestem przekonany, że Europa, ludzkość nie są czczymi słowami. Lecz wierzę też, że można działać w nich i dla nich tylko przez swój naród. Tak? Narody to są zbiorniki gotowej już dziejowej siły. A dalej, uszczuplanie jakiegoś z nich jest ogólną stratą w sprawie ludzkości, zużywając, potęgując siłę własnego narodu, rozwijając w nim zwycięski, postępowy, dumny typ człowieka. Tak? To znaczy, odpowiedź jest taka, no, uszczuplenie świata o Polskę jest stratą dla świata. Tak? Ja myślę, że to idzie dalej. To znaczy, że na tym polega taki zwrot, który pod koniec życia zrobił Brzozowski, który może był zwrotem personalistycznym, chociaż to nie lubię tego słowa za bardzo, ale w którym, kiedy on zaczął zajmować się właśnie Newmanem i religią dużo, to jest dlatego, że on dostrzegł, że według Newmana, dla Newmana i z perspektywy pism Newmana można uzasadnić to, że każda jednostka, każdy człowiek, jak ten Konrad zamknięty w celi, samotny więziony, jak ten Brzozowski, który czuł, że jest nierozumiany, że jego myśli są nierozumiane, że jego słowa są niechciane. Taka gorycz w pamiętniku, myślę, że tego jest dużo, tej goryczy. No więc, a jednak każdy człowiek, jego starania są wartością, są właśnie tą siłą zbawczą, tak? W sensie areligijnym, jak sądzę. Są siłą zbawczą, dlatego no i tak samo istnienie każdego narodu, dlatego że istnienie jednostki, istnienie narodu są ze sobą związane, są ze sobą skorelowane. Tak myślę. Przepraszam, nie chciałem się wydrzeć, ale... Bo może jakieś ostatnie ważne słowa w tym monologu, nie? Jeszcze ważniejsze. Dobra. Okej. No więc, zmierzam jakby do tego,
że istnienie każdego narodu jest wartością w tym samym sensie, w jakim wartością jest istnienie każdej, życie każdej jednostki, i że śmierć każdego człowieka jest w związku z tym stratą dla nas wszystkich, według Brzozowskiego. I to jest również ten sam motyw, który sprawia, moim zdaniem, że według Brzozowskiego trzeba się starać, tak? Znaczy nie wolno stawać w miejscu, w pracy, która jest pracą ostatecznie życiową. Jeżeli mogę, bardzo to wszystko jest, dawno tyle nie rozmawiałem o narodzie, idei narodowej i tak dalej. Bardzo to wszystko jest konstruktywne i narodotwórcze, odpowiedzialne i tak dalej, ale dość idylliczne. To znaczy, ja nie wiem, czy rzeczywiście, no dobrze, jakby idąc trochę w tym kierunku, wcale nie wiem, czy Brzozowski był przeciwnikiem kolonializmu. Szczerze mówiąc, jego wiele esejów brytyjskich brzmi zupełnie inaczej. Wydaje się, że chce brać na siebie w całości piekło zarazem wszystkich kultur. Właściwie nie jestem pewien, czy byłby przeciwnikiem polskich kolonii, nawet wiedząc o tym, co cesarstwo niemieckie w jego czasie wyrabiało w Namibii u Hererów i tak dalej. Mam raczej wrażenie, że Brzozowski może być ustawiony jako taki krytyk avant la lettre postkolonializmu, krytyk płaczliwości, powiedzmy, myśli postkolonialnej. Jakby to rozszerzyć, że w tym sensie, że on brałby na siebie to oskarżenie w ogóle wobec oświecenia wobec kultury europejskiej, formułowane wielokrotnie, że bez kolonializmu, bez krwi byłaby niemożliwa. Tutaj jakby idziemy w stronę jakiegoś takiego narodowego personalizmu, życie, istnienie każdego narodu jest wartością. Czy to jest rzeczywistość istnienia narodów? Nie jestem u Brzozowskiego, nie jestem wcale pewien. Myślę, że on jest świadomie często bardziej krwawy. No dobrze, ale to jakby... I tutaj jakby na marginesie pojawia się to pytanie zgłoszone przez Tomasza Majewskiego, czy Polska jest konieczna. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ono tak uderzyło mnie, że ono... że niedawno przeczytałem je u autora, którego Brzozowski nienawidził. To znaczy bardzo mocno to pytanie jest rozegrane w Potopie. Czy Polska jest konieczna? Czy Polska musi istnieć? I tam odpowiada sobie paru bohaterów, że Polska, no cóż ta Polska ma? Dobrą kawalerię, ale ma jedną rzecz. Polska jest maryjna. I to jest odpowiedź Sienkiewicza na zarzut właśnie z niekonieczności, o niekonieczności Polski. Zastanawiam się, na ile tutaj Sienkiewicz i Brzozowski, późny Brzozowski, tak naprawdę nie są sobie jakoś bardzo niepokojąco bliscy. Mogę tu oczywiście dopowiedzieć znacznie więcej, dopowiem, ale może oddam głos w tej sprawie Mateuszowi Piotrowskiemu, wypuszczając tak, wątków. Ja bym chciał
jakoś to spróbować zebrać, bo i teraz powiedzieć o, bo o ile jakby chodziło mi w tym pierwszym głosie, żeby sobie odpuścić już na wstępie jakiś taki powierzchnię, a nawet nie powierzchnię, tylko właśnie powierzchowny obraz Brzozowskiego, to teraz bym chciał trochę o nim powiedzieć rzeczywiście jako o przyjacielu, a przyjaciele to rzadko są ludzie, którzy są dla nas nieproblematyczni. To znaczy, w przeciwieństwie do osób, które znamy słabo i które z nami, jakby te przyjaciele coś z nas indywidualnie, jako większej społeczności, wyciągają w swoich wadach, traumach i oscylacjach między swoimi najlepszymi możliwościami, a najgorszymi. I mi się wydaje, że to, co się w tej dyskusji zarysowało, w tym bardziej i szczególnie bym się na tej oscylacji chciał skupić, bo ten Brzozowski, który, jakaś ta warstwa jest, o której mówił Aleksander, czyli kogoś takiego, który mówi w gruncie rzeczy, że na, no jest takim, można by z niego zrobić takiego filozofa geopolityki, rozumianej po prostu jako rywalizacja narodów czy bloków geopolitycznych, w których po prostu rację ma ten, kto wygrywa, kto przeżył, ponieważ wytworzył więcej mocy ekonomicznej, militarnej i ma rację. W tym sensie życie rozstrzyga, kto umarł, ten widocznie tej racji nie miał, kto dał się pokonać. I życie jednostek wtedy też jest składane, ta krew jest wylewana, czy pod wszystko jedno, żeby namnożyć to kwantum energii, wytworzyć narodowej czy jakiejś tam innej, równie dobrze to może, tak jakby kompania wschodnioindyjska czy jakieś inne prywatne przedsiębiorstwo też opiera się na nieustannym, no ma ten element ofiarniczy, więc tutaj idealizm, poświęcanie swojego życia wcale niekoniecznie musi być sympatyczne. Natomiast jest też inny Brzozowski i tu mam nadzieję, że zakończymy jakoś przy Maryi, że uda mi się zakończyć przy Maryi i w miarę zrobić to punktowo. Więc po pierwsze, a propos postkolonializmu. Jest dobre pytanie, czy postkolonializm wyszedł, rozpowszechnienie się postkolonializmu, który zastąpił, powiedzmy sobie, ten cały nurt myślenia na globalnym południu związany z walką antykolonialną, wyzwalaniem się i tworzeniem narodów, czy on nie zasługuje na taką krytykę jako właśnie filozofia słabości tych narodów, która mówi, że one są tak właśnie bardzo ciekawe i fantastyczne, bo są słabe, nie biorą udziału w tym strasznym wyścigu, a przez to pozwala dominować korporacjom i krajom, w których przedstawiciele postkolonializmu mają swoje posady na katedrach w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. I Brzozowski opisuje gdzieś spotkanie Kiplinga czy postaci z Kiplinga z Braminem, i mówi, że biada temu, kto stanie po stronie Bramina, to wydaje mi się, że on nie staje przeciwko kontemplacji, bezinteresowności, tak, medytacji i wyjściu z tego kołowrotu produkcji, bo myślę, że to się u późnego, to jest dla Brzozowskiego w ogóle ważne, później wyjście poza świat tego wszystkiego, co już jest stworzone, w jakąś przestrzeń, w której właśnie przez kontemplację się dopiero tworzy, ale że taką postacią, która nie jest po prostu braminem, który godzi się na ten porządek, jak powiedzmy kolonialny, tak jak na prawo przyrody, a sama sobie siedzi gdzieś na górze i medytuje, jest Gandhi. To znaczy Gandhi wchłonął w siebie część nowoczesności europejskiej i obrócił ją
przeciwko niej samej, zmieniając jednocześnie Indie, rozpychając ich strukturę społeczną. Więc jakby on użył w pewnych narodowotwórczych celach tej energii, którą wytwarzało przez tysiąclecia, powiedzmy sobie, ta kontemplacyjna fabryka, fabryka w tym sensie produkowanie tej mocy duchowej, tylko ona została przekierowana na inne tory, więc wydaje mi się, że też w tym tekście o romantyzmie to widać szczególnie, że Brzozowski mówi o czymś takim, że gniew Boży to jest tylko to, czego jeszcze nie, co baliśmy się przyobrazić, czym baliśmy się, ta ciemność Boża, czyli i na poziomie historycznym to jest to wszystko, czym żyjemy, i czego się wstydzimy, że tym żyjemy, ale nie potrafimy z tym nic zrobić. Myślimy, jakby gardzimy tym, ale i tak żywimy się właśnie tą krwią i potem innych ludzi i tym, co w sobie pogardzamy. I Brzozowski mówi, że cała filozofia romantyzmu polskiego polega na zstąpieniu do tego mroku czy do tego piekła, ale nie wiem, czy koniecznie, żeby zachować je w tym stanie jako piekło, tak? Czyli te procesy ekonomiczne, polityczne, które miażdżą jednostkom i narodom kości, żeby po prostu powiedzieć, no widocznie tak wygląda zdrowa walka o byt i tworzenie dzielnego typu człowieka. I wydaje mi się, że w tym sensie Polska nie ma być antyuniwersalistyczna po prostu. Ona ma być korektą takiego fałszywego po prostu uniwersalizmu, tak jak Paweł Włodkowicz mówił uniwersalizmowi papieża i cesarza Niemiec, on nie jest jeszcze prawdziwym uniwersalizmem, ponieważ wyrzuca z pojęcia ludzkości te narody, które próbuje nawracać na chrześcijaństwo mieczem i pojęcie kościoła i w końcu Maria jako no niespecjalnie nadająca się zupełnie po prostu na sztandar tego rodzaju nakręconej produkcji, deptania po naturze, ale w imię właśnie jakichś agresywnych, niby naturalnych instynktów, czy ciążenie Brzozowskiego w stronę tej postaci nie pokazuje jakichś innych możliwości związanych z pomysłem. No właśnie, skonfrontowania się z tym, z tymi jakimiś, to nie jest najfajniejszy język, ale już powiem skrótowo, z takimi jakimiś ciemnymi rzeczami, z których wyrastamy, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy ich świadomi. I tu może skończę. Super. Produkowanie kontemplacji bardzo, bardzo dobre, ale ja jeszcze troszkę docisnę i przeczytam takie swoje pytanie wcześniej przygotowane. Jakoś tak właśnie przygotowując się do debaty, nie mogłem wybić sobie z głowy pytania o... I zadaję je na poważnie, znaczy w tym sensie ani kościelnie, ani nie kościelnie, ani niekościelnie. Nie mogłem właśnie wybić sobie z głowy pytania o Matkę Boską Królową Polski. Co Brzozowski mógłby myśleć o tym micie? Czy to mit, prawdziwy lub nieprawdziwy, idea? I dlaczego królowa, jak Maria Ludwika, a nie republikańsko, szlachecko-republikańsko, jak hetmanka albo prezydentka? Czy coś na ten temat w ogóle można myśleć? A jeżeli, no właśnie, a i w ogóle co to za Polska, która staje się nagle jakimś w tej idei królestwem? Przecież Polska królów nie lubiła, no nie zabijała, ale nie lubiła. I co to za Maria? Czy to jakiś rozum byłby? Jakaś konwersacja ludzkości w maryjnym duchu, w maryjnym jakimś urzędzie? Czy powinniśmy chcieć, żeby w takiej konwersacji Polska brała udział, czy lepiej, żeby
była wykluczona, myśleć o niej jako wykluczonej z takiego anielskiego obcowania, z takiego ułatwionego odwoływania się ponad wiekami. Bo to mógłby być oczywiście dla Brzozowskiego zupełny koszmar, taka idea. Właśnie takie, jakoś tak czytając go, widziałem, że to jest człowiek, którego można i trzeba o to spytać. Czy mogę jeszcze Mateusza Piotrowskiego na 3 minutki o pociągnięcie tego, a potem głos w tej sprawie oddaję? Nie, chyba muszę się dłużej zastanowić, zupełnie szczerze mówiąc. Wolałbym oddać moim... Dobrze, Tomasz Majewski, Piotr Graczyk. Bardzo chętnie podejmę ten wątek. Pierwsza kwestia, ja jestem bliżej Mateusza Piotrowskiego, to znaczy oczywiście, że chodziło o to, że a propos uniwersalizmu, bo od tego muszę zacząć, że Brzozowski najprawdopodobniej zachwycił się tym, że Konieczny wyartykułował to, że być może istnieje jakaś zasada innego uniwersalizmu, właśnie, że nie zgadzamy się na uniwersalizm, który już jest uznany za uniwersalizm, on jeszcze nie jest uniwersalizmem dla nas, to jest bardzo trafne. Natomiast nie miałem odwagi powiedzieć, czy to oznacza, że być może my ten uniwersalizm dopiero mamy do zrobienia, czyli że ta entelechei, o której mówił, ja mówiłem, a potem Piotr Graczyk powiedział, że nie ma entelechei. Ja mówię, jest, jeśli się sobie zrobimy. To znaczy, że oczywiście nie ma niczego, co było predeterministycznie przewidziane, ale możliwe, że taki uniwersalizm mamy do wprowadzenia. W każdym razie Mickiewicz to bardzo głęboko wierzył, że mówi o 4. kursie literatur słowiańskich, że jeśli Polska ma być przywrócona, to nie po to, żeby było przywrócone państwo, jedno z wielu, które zniknęło, bo to nic takiego. Ona wróci, jeżeli ma coś do włożenia do kultury uniwersalnej, co jeszcze się nie wyartykułowało. My coś mamy wnieść do tego Weltgeschichte. I jestem jakoś idea bliska, bo jednak nie jestem też przekonany, żeby, jak mówił Piotr Graczyk, chodziło o to, że wszystkie narody są równie potrzebne jak bukiety, jak kwiaty w bukiecie i mamy do czynienia z taką wizją bardziej herderowską, bo ja wiem, czy taką jak u antropologów kulturowych amerykańskich, gdzie wręcz chodzi o zakonserwowanie każdego kompetentnego etnosu w takim układzie. To chyba jednak nie jest myślenie Brzozowskiego. I no, przechodząc jeszcze do tego, o co pytał Alek. Ja myślę, że pierwsza kwestia to jest taka, nie do końca mamy możliwość spotkać się w tej rozmowie, ponieważ płaszczyzny, na których poruszamy się, często nie mają stycznej. Czyli nasze uwagi a propos Brzozowskiego dotyczą zapewne pewnych aspektów i Brzozowskiego, i naszej lektury Brzozowskiego, i recepcji Brzozowskiego, ale nie ujmują tego, że on myśli bardzo stereometrycznie i jakby nie zbudowali takiego modelu, w którym te nasze uwagi mogłyby się spotkać. Więc ja zacznę od innego cytatu, żeby przejść do tej maryjności. To jest notatka z pamiętnika, która kiedyś zrobiła na mnie kolosalne wrażenie jako zalążek teorii kultury, nigdy nie napisanej teorii kultury, a brzmi w ten sposób. Czymkolwiek jest świat, jakkolwiek ma być przez nas określony, trzeba pamiętać, że nasze najskrupulatniejsze, najmetodyczniejsze, najmetodyczniej przestrzegane negacje pojęciowe nie zmienią tego, że każde określenie i każda postawa jest zawsze i będzie. Tu wymienia 4 punkty. Jest zawsze i będzie stanem historycznym pewnej zbiorowości ludzkiej. Jest stanem etycznym pewnej indywidualności. To jest ten drugi wymiar. I to zarówno w tym znaczeniu, że jest wynikiem pewnej przeszłości dziejowej, jest wynikiem pewnego etycznego wytężenia się ku temu, co ma być, podstawą dalszych działań historycznych i momentem określającym nasz dalszy rozwój etyczny. Czyli Brzozowski w ogóle apeluje o to, żeby za każdym razem wiedzieć i widzieć, czy mówimy o wymiarze indywidualnym czy zbiorowym, że one się między sobą przeplatają i teraz z jednej strony nie rozwijamy naszego projektu etycznego w próżni, z drugiej strony cokolwiek zrobimy będzie podstawą rozwoju historycznego dla kogoś, kto będzie po nas i ten świat i jego oglądzie jest jednocześnie gotowy, bo już coś się wydarzyło, to są te okropne i straszne rzeczy, te przerażające rzeczy, ale je trzeba również przyjąć i to jest ten z kolei to hasło, które Brzozowski przecież rzuca bezpośrednio w tym tekście o kryzysie literatury rosyjskiej, który przypomniał Piotr. On mówi o tym, żebyśmy uważali na Rosję, pisze o tym w roku 1909, 8 lat przed rewolucją październikową, ponieważ nawet tam, gdzie mamy do czynienia z największymi, powiedziałbym,
projektami subiektywizacji czy eskapizmu inteligencji rosyjskiej, tak by wyglądało przynajmniej po niektórych dokonaniach literackich, tak naprawdę i tak pod spodem mięso historii zwraca się z duszą. Czyli to wszystko jest potwornością historyczną, istnieje pewnej koniunkcji z, powiedziałbym, z elementami spiritualistycznymi, tak? I znów to, co jest z perspektywy jednostki pewną ideomotoryką, to są idee, które pobudzają, motywują wolę do działania. Ten wymiar jakby nie może być rozpatrywany niezależnie od tego, że cokolwiek w tym projekcie zostanie wytworzone, choćby to nie było to, co było zaprojektowane, będzie to częścią tej masy spadkowej, tak, która będzie blokować czyjeś działanie za chwilę albo będzie je wspomagać i rozpędzać już w tym wymiarze kolektywnym. No i przejdźmy do maryjności. Tak, rysem polskiej kultury i Brzozowski tego nie mógł ominąć, polskiego katolicyzmu także, skoro on jest tak znaczącą częścią regulacji tego, co nazywamy polskością, jest maryjność. Tego wnet się nie da, ale czym ona właściwie jest? Czym jest ta królewskość? To w ogóle wymaga wyjścia poza pewien stereotyp, żeby zobaczyć tym przynajmniej pewien potencjał, a nie tylko i wyłącznie kulę u nogi. Albo przynajmniej zobaczyć, to jest jednym i drugim, tak jak zawsze Brzozowski pokazuje, że warto widzieć również potencjały, a nie tylko i wyłącznie hamulce i przeszkody. Ten tytuł królewski, jak dobrze wiecie, on ma swoje bardzo konkretne źródło historyczne. Czyli on się pojawia w trakcie ślubów lwowskich Jana Kazimierza, to jest bodajże rok 1656, a dokładnie 1 kwietnia, czyli prima aprilis, to się dokonuje. Jeżeli mieliście okazję ten akt czytać, potem wielokrotnie zresztą ponawiany i reprodukowany, choćby, nie wiem, Wyszyński w roku 1956, to z kolei też bardzo ciekawe, bo on jest powtórzony dokładnie w 300-lecie tamtego aktu Jana Kazimierza, kiedy Maria jest określona jako królowa Polski, ogłoszona jako taka, a stało się tak dlatego, że Wyszyński, będąc jeszcze w więzieniu, wymyślił taki akt w 300-lecie, bo czytał Potop, tak? Czyli czytał tego Sienkiewicza, którego akurat przywołałeś. I to powtórzenie jednak coś zrobiło, coś wyprodukowało, wygenerowało, okazało się performatywnie skuteczne, biorąc pod uwagę później ten wielki ciąg milenijny i wszystko to, co potem no jest częścią tej historii katolicyzmu społecznego. Ale wracając do tytułu królowej. Otóż Jan Kazimierz po pierwsze określa się królową korony polskiej. Nie królową Polski, co ma pewne znaczenie, bo ona jest określa jako patronkę i królową wszystkich ziem państwa swojego. To jest jakby pierwsza sprawa. Po drugie, co umyka wielokrotnie w tej recepcji, używa bardzo ciekawego sformułowania. Tam pada łacińskie deligo, to znaczy ja, Jan Kazimierz i te stany tu zgromadzone, obieramy sobie ciebie za królową. Jeżeli słyszycie słowo obieramy sobie ciebie za królową, to oznacza się, że Jan Kazimierz użył formuły bardzo nośnej i mającej sprecyzowane znaczenie w polskiej tradycji prawno-politycznej. On dokonuje elekcji Maryi na królową Polski. To znaczy, to nie jest akt wiernopoddańczy ani feudalny, to nie jest królestwo w takim rozumieniu, jak królestwa monarchii istniały w okresie wcześniejszym, a nie jest to powołanie kogoś na monarchii absolutnej, to jest powołanie kogoś na królową, który, jak rozumiem, w sensie teologiczno-politycznym król będzie teraz regentem, kogoś w obrębie republika mixta, ustroju mieszanego i państwa, gdzie wolni ludzie dokonują obrania sobie monarchy, w tym przypadku monarchini. Czyli to jest pewna teologia polityczna, zupełnie nieprzewidziana w koncepcji dwóch ciał króla chociażby, tak? Gdzie wolni ludzie obierają sobie ową matkę słowa, to jest z kolei słowo Mickiewicza. Mickiewicz też był jednym z pierwszych, który zwrócił uwagę na akt ślubów lwowskich. To nie jest tak, że cały ten układ z Potopem Sienkiewiczem to jest początek, punkt startowy tego wszystkiego. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, ale to Mickiewicz przecież wydobył postać Kordeckiego i jego nową gigantomachię, obronę Częstochowy i śluby lwowskie. I to jest drugi kurs literatur słowiańskich właśnie. To następnie czyta Kraszewski, który pisze swojego Kordeckiego. No a tego Kraszewskiego, już jako kulturoznawca powiem, czyta Sienkiewicz i robi nam Potop. To w tym układzie się dokonuje. No i wracając
To jest układ polityczny, mówiąc wprost, gdzie matkę słowa, bo dokładnie tego użył Mickiewicz, że mówi, że genialnym wynalazkiem ducha słowiańskiego i polskiego było to, że matkę słowa obiera sobie za królową, obiera sobie tak, jak obierają ludzie wolni, dzięki czemu nadaje słowu właściwie charakter i macierzyński, i królewski. W tej kulturze słowo będzie mieć charakter macierzyński, królewski, tak? I w związku z tym też słowo polskie, słowo również wieszcza, słowo również profesora, będzie miał trochę odblask tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. Słowo polskie nie może ograniczyć się do wymiaru autonomiczno-estetycznego, byśmy powiedzieli. Literatura, czyli ta domena słowa, idąc jeszcze dalej, zawsze będzie religijna i polityczna jednocześnie. I to wszystko wiąże się oczywiście z tym układem maryjnym, który nie ma charakteru tylko i wyłącznie dewocyjnego, na pewno nie dewocyjno-prywatny, gdzie ta maryjność jest zaprzężona wprost, już powiedziałem, do pewnego porządku, co nie wszystkim się jeszcze się podoba, politycznego, co się wiąże z pewną etyką społeczną, co właśnie wiąże się też z pewnym miękkim, spirytualnym porządkiem, który nie ma być kontemplowany, tylko ma się wiązać właśnie z pewną ideą, motoryką przemiany świata społecznego. Nie wiem, czy ja to nakreśliłem w sposób klarowny, jeśli nie, to bardzo przepraszam, ale moim celem było przede wszystkim zderzenie się czy zakwestionowanie zbyt prostych odpowiedzi, jakie mogły być na pytanie, czym ta maryjność ewentualnie jest. No i wracając, jeżeli to jest taka sekwencja, że to Mickiewicz wydobywa Kordeckiego i wydobywa śluby lwowskie, skąd ten tytuł Maryi Królowej przychodzi, i to idzie dopiero pewnej ścieżce rozwojowej do potopu, z potopu przychodzi do Wyszyńskiego, jakby powiedziałem, i tak dalej, to wydaje się, że Brzozowski ma genialną intuicję. Nie tylko wskazuje to, że tak jest, że to jest pewne faktum historyczno-kulturowe, ale też właśnie, wydaje mi się, chyba sympatyzuje z tym porządkiem, który nazywam za Mickiewiczem, tym, że naród wolnych ludzi w pewnej elekcji obiera sobie deligo, matkę słowa, za zwornik swego systemu społeczno-politycznego. Wspaniała wypowiedź. Jest tak wspaniała, że zaraz po powrocie do domu sobie ją jeszcze raz odsłucham. Muszę się zastanowić nad tym i żałuję w gruncie rzeczy, że jest to debata ogólna o Brzozowskim, a nie debata o tym jednym problemie. Dobrze, ale to nieodpowiedzialne, nie powinienem tak mówić. Oddaję głos Piotrowi Graczykowi ze znakiem zapytania, czy będzie chciał pójść raczej w stronę idei utrwalenia pracy, o której wspominał w kuluarach, czy raczej ateistycznej lektury Brzozowskiego, o której też wspominał w kuluarach. Okej. No więc ja muszę powiedzieć, że też jestem zachwycony tą wypowiedzią Tomasza Majewskiego, to znaczy to jest zupełnie połączenie tych kilku spraw, a więc właśnie wybrania sobie królowej Matki Boskiej na królową elekcyjną i z tą mickiewiczowską koncepcją królowej słowa. Tak, to brzmi fascynująco, wręcz zachwycająco. Ale kiedy przejdziemy do dalszych konsekwencji tego, to wydaje się, już bardzo szybko rysuje się w tym coś niepokojącego. To znaczy właśnie to słowo wieszcze, to słowo profesorskie daje trochę za dużo chyba siły, trochę za dużo autorytetu dostaje. Podobnie jak ta idea republikańska, która jest ostatecznie
ideą republikanizmu szlacheckiego, czyli znowu mamy tutaj wybrany, wyodrębnioną grupę, która sprawuje władzę w imieniu całości, chociaż ta całość nie została spytana o to, czy ma ochotę na pewno być reprezentowana przez szlachtę, przez profesorów i przez poetów. Tak? Jest tym coś trochę niepokojącego, to znaczy nagle no po prostu polska inteligencja za pośrednictwem Matki Boskiej otrzymuje takie boskie natchnienie i taką boską licencję dla swoich słów. To powinniśmy z tym uważać trochę. Tak, a jeszcze chciałbym się odnieść do tej wcześniejszej jakby naszej wymiany dotyczącej tego stosunku do narodów, do wielu narodów. I przy okazji do tego wtrętu Elka, że no, możliwe, że Brzozowski tak naprawdę, że mu się podobał kolonializm i może by nawet chciał, żeby Polska miała Madagaskar otrzymała, tak? Nie wiem, ale tu bym się ratował tą niesystematycznością właśnie Brzozowskiego, tym, że on tutaj nie wytwarza sobie systemu poglądów, z których dałoby się wyprowadzić właśnie jakieś takie geopolityczne, imperialistyczno-realistyczne pogląd na świat, jakiś realizm ofensywny jest coś takiego, tak, w którym imperia bez przerwy walczą o hegemonię nad światem. No więc, no nie wiem, wydaje mi się, że on Kiplinga czyta jako wychowawcę i z perspektywy no, jednostkowego radzenia sobie z sytuacją społeczną, a nie jako receptę na to, jak państwo powinno się zachowywać wobec innych państw, innych narodów. Co do tego, że czy każdy etnos jest warty zakonserwowania, to znaczy no, na pewno nie można przypisać Brzozowskiemu takiego rodzaju no, botanicznego, powiedziałbym, zainteresowania narodami, że tutaj każdy rodzaj motyla powinien gdzieś przetrwać, a w najgorszym razie zostać uratowany w jakimś zoo. Jednostki tak samo, narody tak samo jak jednostki umierają, tak, i nic na to się nie poradzi, na tym polega historia, natomiast niezależnie od tej śmierci, tak jak każda jednostka, tak każdy naród jest w stanie być może uzyskać jakiś rodzaj zbawienia, to nie znaczy w zaświatach, tylko to znaczy no właśnie w momencie, w twórczym momencie zjednoczenia tego, co jednostkowe i tego, co wspólnotowe. Tak można by to powiedzieć. Jeżeli mogę, narody to rozumy? Jeszcze raz? Narody to rozumy. Narody to rozumy. Dlaczego? Nie. Dlaczego rozumy? Jak to rozumy? Nie, no narody to ciała oczywiście. To są działające, myślące, robiące, mówiące ciała. Śmiertelne. No dobrze. W takim razie głos wraca do Mateusza Piotrowskiego z rozumnością, republikanizmem, maryjnością, koniecznością, niekoniecznością. Bardzo prosimy, proszę narzucić na to swoją dodatkową warstwę. Tak, bo to co Piotr sygnalizował, że siedzi trzech facetów, z tytułami profesorskimi albo innymi i mówi, że Maryja jest taka super, no to jest jakieś realne zagrożenie w polskiej całej strukturze, no już sobie tak powiedzmy duchowej, co pewnie widział każdy, kto
chodził na wsi do kościoła, że jeszcze przynajmniej tych ileś lat temu, że faceci jednak stali na zewnątrz i palili papierosy, a na kobiety delegowano całą tę robotę dogadania się przez kobietę, no ogarnięcia tych spraw duchowych, domowych, potopu i tego typu spraw. Natomiast wydaje mi się, że w takim zainteresowaniu Brzozowskiego tym jest coś trochę innego albo przeciwnego, co pozwala mu też inaczej pomyśleć. To, do czego ja przynajmniej jakoś staram się wrócić, czyli te kwestie związane z ekonomią, bo wcześniej mówiliśmy o ekonomii w tym kontekście geopolitycznej rywalizacji. Ona może być jednostkowa, to wszystko jedno, tak? Albo między jakimiś zbiorowymi, w tym sensie korporacyjnymi podmiotami, którym poświęcane jest życie, a Brzozowski pisze coś takiego w tym tekście o modernizmie katolickim i pozwolę sobie przeczytać kawałek. Póki nasze wewnętrzne, codzienne doświadczenia będą nam narzucały poczucie, że życie jest czymś obojętnym lub pogardy i lekceważenia godnym, póki nasze życie umysłowe będzie dla nas w tej lub innej formie ucieczką od naszej codzienności, póki za sprawdzian niejako wyższości duchowej będzie uchodziło przeświadczenie, że i my już lekceważymy powszedniość własną, to jest póki ideał duchowego życia zawierać będzie jako jeden z pierwiastków swych poczucie, że życie nasze nieustannie nas zanieczyszcza, odbiera świeżość i gwałci, póki nie będzie zrozumiane, że stosunek nasz do nieprzymuszonego następstwa chwil, które oznaczamy mianem codzienności, poczucie samego tego niesfałszowanego potoku, jaki przez duszę nasze przepływa i jest właśnie tym elementem, z którego snujemy wszystkie swe nawet najwznioślejsze dzieła i że tu musi być ocalone w nas pewne dziewictwo natury, jeżeli naprawdę nie ma dla nas ten sam związek pewnych myśli z człowiekiem i życiem czyni się w naszych oczach podejrzanych, mowy być nie może o rozpoczęciu takiej przebudowy myśli, o której mu chodzi. Jeszcze tylko kawałek. Że chciałby narzucić czytelnikom to, że ich własna powszedność, czyli życie powszednie o życiu, zatem pracy na chleb, stosunków rodzinnych i bezpośrednio nieideowo-ludzkich. Przepraszam, zdanie Brzozowskiego to było jedno zdanie wcześniej, które czytałem, więc ciężko wyjąć kawałek, ale to o co mi chodzi z tą, już wytnę tutaj, o co mi chodzi z tą Maryją i myślę tutaj o tych kawałkach, zwłaszcza pamiętnika, kiedy do dyskursu filozoficznego Brzozowskiego wchodzą jakieś takie wtręty w stylu żona nie ma na coś tam, nie przychodzą pieniądze, chory jest człowiek, a córka to ma takie widzimy problemy wychowawcze. To jakby Maryja, która zajmuje się całym tym domem i ekonomia, to znaczy właśnie ten dom, jakieś życie, które się dzieje i które jest bez ścisłego rozdzielenia na to, okej, okay, produktywnym jest tylko to, co powiększa tak po męsku rozumianą moc. Że wtedy, kiedy to, ta granica między życiem a tworzeniem czy produkcją znika nie na korzyść właśnie bycia swoim własnym nadzorcą, to wtedy moim zdaniem też pojawia się u Brzozowskiego coś bardzo ciekawego, co też widać w takim na przykład jego późnym zainteresowaniu różnymi prowincjonalnymi pisarzami francuskimi, na przykład Maurycem Barresem, który jest bardzo podejrzliwy wobec klasy menadżersko-profesjonalnej z dużych miast, która usiłuje narzucić swoją abstrakcyjną dyscyplinę pracy ilościowo mierzalnej, tak, którą później się pokazuje w tabelkach w Excelu. Ludziom, którzy właśnie żyją, mają dzieci, zależy im na swojej jakiejś najbliższej okolnicy, dzielnicy. Więc myślę, że
że mówiąc już tak super hasłowo, Brzozowski jako filozof tego, co nazywamy codziennością, wydaje mi się znacznie ciekawszy niż Brzozowski jako filozof pracy, tak jak ona jest zwykle u niego, może nie zwykle, ale jak jest pokazywana właśnie, kiedy się o niej tak z przeproszeniem męskocentrycznie myśli. Tak, ja myślałem o tym, że nie będę udawał, że trzeba się starać, że za mało się między sobą staramy. W tym sensie na te pytania generalne może już dość, może nie trzeba się stawać kimś innym, może nie trzeba się tak wysilać, może niech Brzozowski nas nie męczy. No, nie, no, dobrze jest, żeby był ktoś, kto nas męczy. Dobrze, że jest ktoś taki w kulturze polskiej. Ktoś taki był, no właśnie, nie był nieuchronny. Za rzadko może się zdarzał. Więc to ważna funkcja. No ale właśnie nie byłem pewien, że czy to jest bardzo ciekawa funkcja. Ten takie zwrócenie uwagi na codzienność pracy jest chyba rzeczywiście ciekawsze. Ja też myślę, i też w kontekście tych pytań maryjnych też myślałem o tym, bo tak zastanawiałem się nad ogrodem, sadownictwem. Sadownictwo jest bardzo ważną przecież gałęzią eksportu polskiego. To dobrze, znaczy dobrze w kontekście naszej debaty. I tak, to jakoś pozwala ruszyć się w stronę właśnie grójca i warki. Więc się cieszę. Zastanawiam się nad kolejnymi pytaniami, między innymi takie mi przyszło do głowy, że jak rozmawia, ostatnio była taka słynna wypowiedź ważnego przywódcy duchowego w kontekście ukraińskim, przepraszam, że wprowadzam tak nowoczesny kontekst, mianowicie wszyscy jesteśmy winni, strasznie duże oburzenie wywołała, słusznie nie lub niesłusznie. Tutaj jakby w niektórych wypowiedziach pojawiła się taka możliwość czytania tego wszyscy jesteśmy winni, to znaczy wszyscy jesteśmy sprawczy, również pokrzywdzeni. Są na szczęście zawsze wszyscy winni, to znaczy mogą wyjść ze swojej, nie tyle wyjść ze swojej pozycji, właśnie nigdy nie są w niej, nigdy nie powinni być w niej przyduszani, pogrążeni. Są sprawczymi, są na szczęście dla nas wszystkich jednak również zasadniczo sprawczymi podmiotami. Nie wiem, czy to jest, czy jakby nie chcę oczywiście wchodzić w publicystyczny wymiar tego, ale rzecz chyba jednak daleko poza publicystykę wyrasta. Nie wiem, czy ktoś chciałby odpowiedzieć na to tak niewyraźnie zakreślone pytanie w kontekście Brzozowskiego, czy też wrócić jeszcze do poruszonych spraw. Ja chętnie wrócę do wypowiedzi Mateusza, jeśli można. W ogóle myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby pokazać, że wymiar pracy Brzozowskiego nie musi mieć tylko wyłącznie charakteru męskiego czy mięśniowego.
podoba mi się też ten wątek związany z zwróceniem uwagi na odbicia ku codzienności rodzinnej, chociażby somatycznej samego Brzozowskiego, ale też przyznajmy, że tego jest bardzo niedużo w pamiętniku, to jest pierwsza sprawa Mateuszu. Natomiast to, że tam tego dużo nie ma, czyli że pamiętnik jednak jest pisany mimo wszystko, mimo tych uwag z tekstu o Loisy, który zacytowałeś, tak? Jest napisane z punktu widzenia pamiętnika myśli. Jest zamiast opus niedokonanego, ma być szkicem wszystkich tych, całej tej produkcji jakby no, filozoficznej, czy teoretycznej, czy myślowej, czy krytycznej, której nie udało się już dopełnić w gotowych dziełach, które planował Brzozowski. To jest bardzo też istotne. Zatem powraca ten postulat, na wielu poziomach przecież u Brzozowskiego wraca, zrastania się mięsa historii z duszą, zrastania się codzienności z tym poziomem mentalnym czy duchowym. Tego, że przeistoczenie ma dotyczyć całości człowieka, całości kolektywu, wszystkich wymiarów aktywności, a nie tylko tych nobilitowanych, wysokich i tak dalej. Ja myślę też z tego tytułu, że chyba nie do końca zgodnie z moją intencją, że czytaliście to, co ja tutaj powiedziałem na temat tego szczególnego regulatywu polskiego, jakim jest matka słowa i to wszystko, co tu powiedziałem, bo nie chodzi o namaszczenie słowa profesorskiego, tylko chodzi raczej o ten wymiar, przecież słowo, które ona rodzi, jest cielesne. I to chyba jest podstawowy, jak rozumiem, dogmat religii chrześcijańskiej, jeśli w ogóle wokół niego zaczyna się myśleć przede wszystkim, tak? Powiem nawet w ten sposób, że kiedy Brzozowski dokonuje apologii Loisy w tekście o modernizmie katolickim, jednocześnie w listach i w pamiętniku już zwraca uwagę na to, że w pewnych aspektach, jak wiadomo, Loisy przecież został objęty ekskomuniką, to Brzozowski pisze, że w pewnych aspektach być może Kościół ma trochę racji wobec Loisy'ego, którego broni jako myśliciela. No ale właśnie, broni jako myśliciela, ale kiedy myślimy o nim jako, kiedy on pokazuje jego jednostkę oderwaną, dla której i trajektoria myślenia jest istotniejsza niż być może te aspekty, nie wiem, społeczne i szereg innych, tak wykraczają poza samą domenę czystego myślenia, to być może w pewnych aspektach Kościół jako zbiorowy, żywy organizm ma jakąś rację wobec Loisy'ego, nawet jeżeli myślowo jest mniej wyrafinowany, nawet jeżeli posługuje się środkami, których jako przedstawiciele sfery refleksyjnej czy krytycznej nie mamy gotowości akceptować, tak? Czy jakby musimy je potępić, bo one zagrażają wolności i autonomii właśnie samej sfery myślenia, ale jednak z pewnej perspektywy historycznej, kolektywnej okazuje się, że jakiś aspekt prawdziwości jest wiąże też tej reakcji, powiedziałbym, nie wiem, administracyjnej czy kolektywnej, czy też reakcji władzy wobec samodzielnego myśliciela. To też jest, powiedziałbym, moment bardzo kontrowersyjny przecież dla u Brzozowskiego, jeżeli myślimy o nim, czy też chcemy ocenić ten rodzaj myśli, który tutaj przedkładam, z punktu widzenia tego, które myśli dziś nam się podobają albo nie podobają, co do których wiemy, które szybko uzyskałem Glejda, albo które nie. Ale pożytek z Brzozowskiego polega na tym, że on potrafi poddać nam do namysłu takie myśli czy idee, czy pozwala krytycznie spojrzeć na coś, co w naszym myśleniu, czy w obiegach komunikacyjnych, gdzie jesteśmy, funkcjonuje już z etykietą wartościowania, ujemnego albo dodatniego. Tak? Potrafi to zobaczyć jakby od zupełnie innej strony. Na pewno jest tak, że przeistoczenie, czy pewna prawdziwa twórczość ma dotyczyć całości, jeśli ona będzie tylko i wyłącznie twórczością oderwanej warstwy, jeśli ona będzie tylko i wyłącznie twórczością jakby oderwaną od realiów własnego życia, własnej rodziny, stop materialnych własnego życia, będzie fikcją, będzie iluzją, ona się właśnie nie utrzyma w bycie. To jest ten moment. Ja tutaj dorzucę do tego Loisy'ego, o który zatrącił Mateusz, Blondela, bo to jest jednak myśliciel z poziomu modernizmu katolickiego, wprawdzie mający te same problemy co Loisy, bo chociaż nie wymieni, żaden z nich nie był wymieniony, to jednak wiadomo, że jeden i drugi miał problemy po encyklice Pascendi Dominici Gregis, tak? Czyli po tej encyklice potępiającej modernizm katolicki jako formację de facto skonstruowany już przez
ortodoksję kościelną, tak? No bo oni stali do jednego worka tutaj wrzuceni, ale Blondel, dlaczego o nim wspominam? Bo w przypadku Blondela Brzozowski nie dokonał takiego cięcia przy Ulazji, czyli że w tekście jemu poświęconym mówi on apologetycznie, a w tekstach prywatnych wskazuje jednak na mankamenty, braki nie jego pozycji myślowej, tylko właśnie jakby efektów czy skutków tego, co robi, czy tego, że jakby nie jest świadomy, jak bardzo oddzielił się eskapistycznie od pewnej całości, do której zwraca swoje słowa, pewnej całości społecznej, całości konfesyjnej, do której mówi jako teolog, czy jako filozof religii. Ale tego typu obiekcji, czy tego typu podziału nie sugerował nigdy Brzozowski, jeżeli chodzi o Blondela. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Blondel właśnie naświetla filozofię pracy w ten sposób, że pokazuje tam pewien aspekt, o który być może chodziło też Mateuszowi. Że ona nie musi być taka właśnie mięśniowa, męska, twarda, z tymi wszystkimi niepokojącymi aspektami totalizującymi, przywodzącymi na myśl właśnie ten aspekt, ten wymiar przemocowej nowoczesności, mówiąc już wprost. Otóż Blondel mówi tak, że nasza praca jest dobrze wykonana, o ile utrzyma się świecie, ale jeśli utrzyma się świecie, to znaczy się, że świat na nią czekał. Że ona nie była tylko i wyłącznie mrzonką naszego własnego umysłu, nie była tylko i wyłącznie naszą własną subiektywną potrzebą, nie była zachcianką przez nas realizowaną, ale ona się złączyła z czymś, z innymi dokonaniami. Ona do czegoś jeszcze komuś posłużyła poza naszym własnym projektem. I Blondel mówi wręcz o tym, że świat przedłuża istnienie naszego projektu. On go przyjmuje. U Blondela to jest wręcz tak, że z tym się wiąże jego własna filozoficzna definicja Boga, która zachwyca Brzozowskiego właśnie w kontekście pracy. Znaczy się, że jeżeli skutki naszych, krótko mówiąc, jeżeli coś projektujemy, to myślimy o czymś, co nie istnieje. Chcemy to dorzucić do tego, co już istnieje, czy do świata, jaki jest, który nas nie zadowala z powodów etycznych, a nie epistemologicznych. Ale jeżeli to coś uda się temu czemuś, co chcemy zrobić, dla nas ważne, bez czego ten świat nie byłby dla nas lepszym światem zgodnie z naszymi potrzebami wewnętrznymi, daje się tą cząstkę poprzez własną pracę dorzucić, to jest jakby świat na nią czekał, ponieważ ona się w tę całość świata wmontowuje i to jest lepszy świat i to świat jakby odpowiada, bo istnienie nie jest czymś, co możemy nadać efektem własnej pracy. Więc trochę to jest tak, jakby to był pewien rodzaj dialogu czy gry w tem i we w tem, gdzie ten świat jakby przyjmuje efekt pracy w siebie i daje mu istnienie. Przedłuża również efekty naszej pracy, ponieważ one są dużo bardziej dalekosiężne, dużo bardziej nieprzewidywalne niż to, co się mieściło w naszym własnym projekcie. To jest to blondelowskie metafizyczne pojęcie pracy, gdzie on wręcz mówi, że dlatego właśnie praca nie jest tylko czymś fizycznym, ona jest również i radośnie twórcza, i męcząca, ale też jakby jest momentem wmontowania tego w niewidzialną tkankę pracy bardzo wielu takich, o których w ogóle nie wiemy, kim są. I tworzy pewien rodzaj układu odniesienia do pracy twórczej Boga, mówiąc, że to ta nasza praca, czymkolwiek by nie była, chociażby nawet sprzątaniem domowym, czyli stałym, uporczywym zwalczaniem entropii świata. Ona ma w sobie coś boskiego właśnie. Przepraszam, pomyślałem o tym, jak podpadam pod entropię ostatnio. To jest, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Ona jest, muszę powiedzieć, w czasie pandemii i wojny nieco optymistyczna, bo pracujemy, a potem wybucha wojna, wcześniej wybucha pandemia, człowiek sobie zdziera ręce od pracy. Człowiek, wierzymy w pracę, a potem spotykamy poetów niewierzących w język polski, kapłanów nie wiedzących, co wyznają. No i tak dalej, i tak dalej. Moja mama sadzi drzewa, a jednocześnie wygląda
końca i zastanawia się, jak to ze sobą pogodzić, co jest oczywiście fascynującym momentem tych zapętleń. No dobrze, oddam jeszcze na chwilkę głos Piotrowi Graczykowi i Mateuszowi Piotrowskiemu i będziemy powoli kończyć. A więc wasze ręce. Czy chcecie coś dopowiedzieć do końca o pracy, sadzeniu drzew, czy o czymś innym? Piotrze, chcesz zacząć? Opóźnienie w naszej rozmowie. Ja zaczynam mówić i słyszycie mnie jakoś tak kilkadziesiąt sekund później, niż zaczynam mówić. To jest niepokojące trochę. No ale dobrze, trzeba robić swoje, nie zwracać uwagi na to, że się nagle znalazło gdzieś z tyłu tej rozmowy. No więc wszystko to, co mówiliście wcześniej, faktycznie jest bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. Strasznie mi się podobała ta sugestia Mateusza, który powiedział, że ta praca, o której Brzozowski mówi, może być rozumiana jako praca opiekuńcza. Tak? To znaczy właśnie nie w jakimś duchu takiego produktywizmu, a nie wiem, epoki przemysłowej, że no, kto więcej tej stali wytopi, więcej węgla wydobędzie, ten więcej wypracował. Tylko właśnie raczej w takim sensie, że ta praca to jest to, co trzyma w kupie codzienność, tak? Jakoś pozwala na funkcjonowanie codzienne. No więc tak, praca na przykład opiekuńcza, tak? I rzeczywiście, gdybyśmy w tą stronę myśleli o maryjności, to znaczy maryjność jako siła patronująca pracy opiekuńczej, tak? Albo przekonujące, że to jest ten podstawowy i najważniejszy rodzaj pracy, to myślę, że to w tym by było coś bardzo, bardzo ciekawego. No i też ta uwaga Tomasza o tym dialogu ze światem. To też mi się wydaje inspirujące i ciekawe. To znaczy, że w jakiś sposób trzeba no, wpasować się w tą rozmowę, tak, którą wszystkie wytworzone wcześniej przez wszystkich innych, również tych nieżyjących, elementy, momenty rzeczywistości są w nią wpisane i trzeba w niej umieć uczestniczyć, to znaczy wsłuchiwać się w to, co ci inni powiedzieli. Natomiast myślę, że no właśnie ten koniec życia Brzozowskiego też jeszcze doprowadza go do takiej refleksji, że być może istnieje jakaś możliwość, istnieje jakieś wybawienie również dla tych wypowiedzi, które się jak gdyby w tą toczącą się na bieżąco rozmowę nie wpisały, które jakoś zostały z tyłu. Tak? To by mi się wydawało ciekawe, a to znaczy to jego myślenie o religii jest w jakiś sposób właśnie z tą możliwością no, takiego zbawienia retroaktywnego, powiedzmy, związane. Pewien autor rosyjski mówił, ja bardzo jestem ciekaw, Brzozowski do niego w ogóle się nie odnosi, wydaje mi się, że go nie znał w tym czasie. Jest to autor, który wpłynął na dużą część dobrej myśli rosyjskiej. Mikołaj Fiodorow mówił o tym, pisał o tym wariat, że właściwym rodzajem pracy, właściwy rodzaj pracy to jest praca wskrzesicielska, wskrzeszanie zmarłych.
On to bardzo patriarchalnie rozumiał, łączył to z rolnictwem, kultami rolnymi, z kultami przodków. To są byli niestety, kult męskich przodków, tylko, ale w każdym razie to jest rzecz, to jest rzecz związana bardzo z tym, o czym rozmawialiśmy. Szkoda, że tego Fiodorowa nie ma u Brzozowskiego. Ja mam wrażenie, że ten esej, no dobra, nie chcę w to wchodzić zbyt głęboko teraz. Szkoda, że go nie ma, myślę, że te elementy apokatastazy wskrzesicielskie, nawet rozumiane przenośnie jako wskrzeszanie w obrębie pracy kulturalnej, byłyby czymś, co byłyby ważne, pozwoliłoby na wypowiedzenie jeszcze paru rzeczy przez Brzozowskiego. No dobrze, więc 3 minuty Mateusz Piotrowski i kończymy, mniej więcej dochodzimy do półtorej godziny i myślę, że moglibyśmy bardzo jeszcze długo rozmawiać, ale nasza rozmowa nie będzie skończona. Tak, jedną rzecz o Rosji, że to jest rzecz może nie strasznie głęboka filozoficznie, ale przydatna w obecnej atmosferze, że Brzozowski mówi, że nie można zrobić nic głupszego, jeśli się dba o to, co będzie z Polską, niż przestać czytać i rozumieć rosyjskie książki. Że przekonanie, że ignorancja nam coś pomoże w tej konfrontacji, którą on widzi bezwzględnie jako konfrontację wtedy, w tym swoim późnym tekście, nie jest zbyt mądrym pomysłem. Jest w tym tekście pewnie coś więcej niż tylko takie poznaj swojego wroga. Na pewno bez ryzyka dla przekręcenia tekstu można powiedzieć, że da się go pociągnąć w tę stronę, jak mówił Norwid, czyli ktoś dla Brzozowskiego bardzo ważny, że nieposiadanie polskiej partii w Rosji, to się rzeczywiście wiąże z tym, że przestaje się rozumieć po rosyjsku, to też jest niezbyt rozumny politycznie pomysł, zwłaszcza w sytuacji jakiegoś rodzaju trzęsień w tejże Rosji, nieposiadanie partii sprzyjającej Polsce. W tym momencie tak, raczej to są... To raczej uda. Prawda? To myślę, że też jest dość istotne, nie? Że pisze ten tekst w 1908 roku, a pokazuje pewne rzeczy, tak mi się wydaje, dość długie linie historyczne, które na przykład w stalinizmie się pokazały. Więc myślę, że myślenie trochę mniej publicystyczne, przynajmniej eksperymentalnie nie zaszkodzi. Czy bieżączkowe. Ale to już jakby stawiam kropkę z tą Rosją, pewnie można to jeszcze w inne strony ciągnąć. Natomiast to, co mi się wydaje jakoś najciekawsze, to jest dla mnie ten moment, kiedy Brzozowski myśli, że może jest coś więcej niż praca. W tym tekście o romantyzmie polskim pojawia się takie słowo łaska, że może poza naszymi wysiłkami, czy one są... zostaje z nich jakieś trwałe dzieło, czy jest to taka krzątanina, która zbiera świat do kupy, że mamy dostęp też do czegoś innego i w ogóle myśl o bezinteresowności u Brzozowskiego wydaje mi się strasznie ważna, bo często dużo czasu poświęca, to jest pożyteczne, pokazując, jak różne bezinteresowne myśli są w nieuświadomiony sposób interesowne, jak zapominają o tym, co je utrzymuje przy życiu, jakie interesy i tak dalej. Ale on stawia takie pytanie, jak mogłaby wyglądać praca wolna, czyli taka praca, która nie jest wykonywana pod przymusem zewnętrznym albo w takiej kompulsji. Czyli praca w jakimś sensie bezinteresowna, swobodna. I może już nawet nie mieszcząca się w takiej kategorii jak czysto ludzkie
zmienianie świata, więc to może tym ze swojej strony skończył. Znakomicie. Kończymy z jednej strony bezinteresowną pracą, z drugiej strony stalinizmem. Jest to bardzo dobry koniec bardzo dobrej debaty. Bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom. Był z nami Piotr Graczyk, był z nami Tomasz Majewski, był z nami Mateusz Piotrowski. Jeszcze raz polecam ich książki, między innymi Ferie dialektyczne Tomasza Majewskiego, Piotra Graczyka, Warstwy ochronne, Mateusza Piotrowskiego. Czekamy na wydanie doktoratu. Dziękuję Państwu. Miłego wieczoru. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.